Dzień po drużynowym zwycięstwie mieliśmy apetyt na sukces indywidualny. Było blisko. Ostatecznie Kamil Stoch zajął czwarte, Maciej Kot piąte miejsce, a zwyciężył Domen Prewc. Po sobotnim sukcesie drużyny dziś na półmetku znów było jak w bajce. Kot o 0,2 punktu przed Stochem, ale tym razem rywale blisko Polaków. Małe błędy i uciekła szansa na podium, ale i tak jestem zadowolony. Finał był i wyrównany, i dramatyczny. Stochowi do pierwszego od ponad półtora roku podium i trzeciego Stefana Krafta zabrakło 0,3 punktu. Jestem bardzo usatysfakcjonowany z czwartego miejsca. Oczywiście to nie jest szczyt moich marzeń ani szczyt moich ambicji, natomiast na tą chwilę przyjmuję to jako nagrodę za całą pracę. Maciej Kot, jak w Kusamo, po drugiej serii wypadł z czołowej trójki i wciąż musi czekać na pierwsze w karierze podium. Gdzieś tam znowu minimalnie ten dojazd nie był taki, jaki powinien, i to poskutkowało tym, że tych paru metrów zabrakło. 13 Dawid Kubacki, 18 Stefan Hula, 20 Piotr Żyła. Królem niedzieli Domen Prewc dwukrotnie lądował za linią 140 metra. Drugiego Daniela Tandę pokonał o 0,2 punktu. To, co się stało, wiele dla mnie znaczy. To drugie zwycięstwo w sezonie. Do tego miałem trochę szczęścia. Młodszy z braci Prewców nowym liderem Pucharu Świata. Kot 6, Stoch 12. Za tydzień weekend skoku w Lillehammer. Po zwycięstwie drużynowym nie przyszło indywidualne. Było blisko, bo po pierwszej serii prowadził Maciej Kot przed Kamilem Stochem. Skończyło się czwartym miejscem Stocha i piątym Kota. Wygrał Słoweniec Domen Prewc, nowy lider Pucharu Świata. Po sobotnim sukcesie drużyny na półmetku konkursu indywidualnego wydawało się, że nasi skoczkowie znów podbiją Klingenthal. Prowadził Maciej Kot o 0,2 punktu przed Kamilem Stochem. Tym razem jednak rywale tracili niewiele, do tego w finale latali bardzo daleko, na wyższym pułapie niż polscy liderzy. O wszystkim decydowały ułamki, niestety małe błędy i uciekła szansa na podium, ale i tak jestem zadowolony z czwartego i piątego miejsca. Końcówka konkursu była i wyrównana, i dramatyczna. Decydowały centymetry. Stochowi do pierwszego od ponad półtora roku podium i trzeciego Stefana Krafta zabrakło 0,3 punktu. Lądowanie nie było najlepsze, dlatego tym bardziej cieszę się z tego wyniku. Drżałem przed skokami Kamila i Maćka. Na szczęście dla mnie nie doskoczyli do podium. Dla Kamila to czwarte miejsce jest jak zwycięstwo, dlatego że wygrał tu kwalifikację, skakał naprawdę świetnie i wczoraj, i dzisiaj. I widać, że wreszcie ustabilizował swoje loty na bardzo wysokim poziomie. Znów szczęście nie miał Maciej Kot, jak w Kusamo po drugiej serii wypadł z czołowej trójki. Tym razem z pierwszego na piąte miejsce i wciąż musi czekać na pierwsze w karierze podium. Gdzieś tam znowu minimalnie ten dojazd nie był taki, jaki powinien, i to poskutkowało tym, że tych paru metrów zabrakło. W Klingenthal zwycięzca Grand Prix udowodnił, że do wielkiej dyspozycji z lata brakuje mu naprawdę niewiele. Only question of stability. Jedyne pytanie dotyczy stabilizacji. W tym momencie jego skoki nie są jeszcze optymalne i powtarzalne. Tu już było lepiej. Myślę, że kolejny krok, może na podium, zrobimy w Lillehammer. Te skoki nie są idealne, nie ma seryjnych zwycięstw, ale w drużynie jesteśmy mocni. To, co chcieliśmy pokazać. Skoki są na tyle dobre, żeby cały czas być w tej czołówce mimo jakiegoś jednego zepsutego skoku. I teraz na bazie tego będziemy pracować, aby ta forma była jeszcze lepsza i w tych kluczowych momentach, żebyśmy to my byli górą. To był udany konkurs dla Polaków. Pięciu zmieściło się w 20. 13 był Dawid Kubacki, 18 Stefan Hula, a drugą dziesiątkę zamknął Piotr Żyła. Ważne, żeby tak fajnie zacząć. I teraz po prostu realizować dalej swoje założenia, swoją pracę. Cały czas z konkursu na konkurs robić po prostu swoje. Królem niedzieli Domen Prewc, jedyny, który dwukrotnie lądował za linią 140 metra. Drugiego Daniela Andretandę pokonał o 0,2 punktu. Miałem trochę szczęścia, ale nie zmienia to faktu, że wygrałem drugi raz w sezonie. Młodszy z braci Prewców nowym liderem Pucharu Świata. Kot 6, Stoch 12. W czołowej 15 jest czterech Polaków. Taki początek był dla nas parę lat wstecz dość ciężki. A teraz podeszliśmy do tego na takim większym luzie i po prostu to wszystko funkcjonuje, także to jest bardzo fajne. Mimo braku indywidualnego podium, to był historyczny weekend dla polskich skoków. 2,5 miesiąca przed Mistrzostwami Świata mamy drużynę na medal. Za tydzień rywalizacja w Lillehammer. Do Norwegii Polacy polecą w czwartek w tym samym składzie co do Kusamo i Klingenthal. Początek sezonu bardzo dobry, ale co zrobić, by w Lillehammer w przyszłym tygodniu wskoczyć na podium? O tym i nie tylko o tym z Kamilem Stochem rozmawiał w Klingenthal Michał Regulski. Kamil Stoch, naprawdę włos dzisiaj zabrakło od upragnionego indywidualnego podium, ale powiedz Kamil, czy nie był to jeden z najlepszych twoich weekendów od bardzo, bardzo dawna? Znaczy dzisiaj przede wszystkim skupiałem się tak samo jak i wczoraj, i przedwczoraj, i tydzień wcześniej na pracy. Natomiast sam wynik...
Ja jestem bardzo usatysfakcjonowany z czwartego miejsca. Oczywiście to nie jest szczyt moich marzeń ani szczyt moich ambicji, natomiast na tą chwilę przyjmuję to jako nagrodę za całą pracę, którą włożyłem w ostatnich tygodniach. Dzisiaj uważam, że też zrobiłem bardzo dobrą pracę, miałem 3 dobre skoki. No, inni okazali się lepsi, natomiast cieszy mnie, że tylko 3 było ode mnie dzisiaj lepszych. Kamil, mówiłeś jeszcze przedwczoraj, że musisz być cierpliwy, bo dopiero pierwsze skoki pojawiają się, kiedy nie spóźniasz ich. Czy po tym weekendzie możesz powiedzieć, że ten błąd, który tak cię męczył, praktycznie w całości wyeliminowałeś? No pewnie nie, pewnie w całości go nie wyeliminowałem i pewnie go nigdy nie wyeliminuję, ponieważ to jest taki mój mankament. Nawet wygrywając Igrzyska czy Mistrzostwa Świata, te skoki były lekko spóźnione, natomiast kiedy one są pół metra, kiedy odbicie jest pół metra spóźnione, natomiast pierwszy ruch, pierwsza energia, którą wkładam właśnie w ruch jest dobra, to wtedy to w ogóle nie przeszkadza. Dzisiaj mi to w ogóle nie przeszkadzało, dzisiaj uważam, że oddałem naprawdę 3 dobre skoki. Cieszyłem się tym, że mogłem tak skakać i widać po minie. Kamil, minęło 23 godziny od waszego historycznego sukcesu, zwycięstwa pierwszego naszej drużyny. Jakoś przetrawiłeś ten sukces? Jak teraz go postrzegasz? Praktycznie dobę po nim. Bardzo, bardzo się z tego cieszyliśmy wszyscy i ja sam, ponieważ uważam, że to zawsze było moim marzeniem stanąć, czy wygrać Puchar Świata, albo nawet więcej, czy medal, złoty medal Mistrzostw Świata, czy złoty medal Igrzysk Olimpijskich, właśnie w drużynie, ponieważ wiem, że stać nas na to, wiem, że ta drużyna bardzo ciężko na to pracuje. No i mam nadzieję, że w przyszłości nie tylko taki sukces jak ten wczorajszy, ale i inne sukcesy większe będziemy mogli świętować. Po Kusamo powiedziałeś, że wystawiasz sobie mocną czwórkę. Jaką ocenę sobie stawiasz po weekendzie w Klingenthal? A myślę, że piątka jest okej. Teraz przed wami Lillehammer. Tuż przed rozpoczęciem sezonu tam trenowaliście, poznaliście tą skocznię. To na pewno dobrze w kontekście kolejnych zawodów. Tego skakania jeszcze potrzebujesz bardzo, żeby wejść już w ten pełny rytm? Tak jak przed chwilą powiedziałem, nie wiem czy było słychać, poznaliśmy natomiast małą skocznię. Dużej Norwegowie niestety nie chcieli nam przygotować. Ale to nic, nie potrzebujemy dużo skoków, ta skocznia jest znana, już nieraz tam byliśmy, dlatego wystarczą 3 czy 2 skoki treningowe, żeby przystąpić do kwalifikacji i do rywalizacji. Uważam, że moja dyspozycja jest naprawdę na stabilnym poziomie i wysokim poziomie i ten poziom chcę teraz utrzymywać, spokojnie sobie budować, dokładać pomalutku te cegiełki, eliminować pomału te błędy, które się gdzieś tam będą pojawiać i to wszystko. Tyle. Pierwszy wczoraj z drużyną, dzisiaj tuż za podium Kamil Stok. Dziękuję bardzo.